Co my tutaj mamy? O, omleta. A zrobiłabyś mi jeszcze herbatę? Światłość zapewni nam zwycięstwo. Będę walczyć z... Wiem, zajebiście, nie? Dziękuję. Co możemy zostawić? No myślę, że możemy zostawić tanie karty. Te droższe to raczej wyrzucić, bo są za drogie. Sekrecior, jak najbardziej poproszę. Sekrecior na yoga. Często wypada ten sekret z tego. Z tego co widzę. A, Hero Power. No. Czekam na rozgrywkę. MKR ma trochę olewackie podejście. Ktoś daje mu w sumie dobry argument, a on nigdy nie przyzna racji. Ale co jest dobrym argumentem? Możesz mi powiedzieć? Sekrecior. Chwila, co on zagrał? Hiromancy. A nie, skrochopie. Czekam na rozkaz. Zjadłbym kepsa? Nie. Dieta dziecino. Czekam na rozkaz. Do walki. Graj, ziomeczku. Chyba nie wyszło do końca. Co ja mam omleta? Chyba nie do końca wyszło. Ja chcę zagrywać to. Dobra, zrobimy najpierw tak. Podwajasz atak stronnika. Może będzie fajne. No jakby na to nie patrzeć, musimy też klepnąć tego. Bej. Streamingiem w kontekście zarabiania kasy. W tym momencie całkiem sporo różnych rzeczy. Troszkę to bez sensu. Ale ja chyba nie mogę tego wygrać, bo on przyzwie mi ze 4 razy 100 upalenie jednostek. WoWie można zacząć przygodę od samego początku istnienia gry i iść chronologicznie z fabułą od podstawowej wersji do ostatniego dodatku. Teoretycznie tak, ale praktycznie to nie jesteś w stanie tego zrobić. A przynajmniej nie chce mi się wierzyć, żeby jakikolwiek śmiertelnik
mógł tak, w taki sposób grać, bo to byłoby straszne. Strasznie problematyczne. Czekam na rozkaz. Zagrałbym coś poza ustawkami, ale nie gram na tyle, aby mieć karty na deki, a nie chcę wydawać złotówek. No to nie graj! Prosta. Tak myślę przynajmniej. Zwycięstwo jest twoje. Walczyć z honorem. Będę dowodzić światłością. Wszystko jasne. Nie wiem, no. Wiesz. Jak ja na przykład mam ochotę poleżeć pod palmami i popić drinka, ale nie chcę wydawać siana i nie chcę tracić czasu, to po prostu tego nie robię, nie? Więc... Tyle książków, tak mało czasu. Całkiem ciekawe. Ale ani jeden, ani drugi mi się do niczego nie przydadzą w tej turze. Drugi. Ma znaczenie na co ja to rzucę? Nie ma, nie? To się kopiuje? Nie wiem, przyzywa. Okej. Okej. Kurde, ten dream plan. Jeszcze bardziej. Naprawdę. Za sprawiedliwość. Tego wypadałoby chyba sprzątnąć, tak się zdaje coś. Taki, że mam 4 karty w deku, które wyciągają jednostki, ale mam 3 jednostki, bo dobrałem 5 w 9 kartach. Fajna ta gra. Right. Jeszcze teraz, jakbym dobrał kolejny młotek, to byłoby super. Następnej turze.
rozkazem. O, Gites. To nawet chyba nie na gorka. Ja chcę atakować, a zaatakuję, jakbym dobrał drugi, może inną broń. Nie wiem, lepiej było zagrać to. Nie no, bez sensu. Pozostałyby mi 6 many. To dograłbym sobie takie tokeny. Nie, chyba lepiej to. Czemu dwa razy się rzuciło? Bo ta karta tak działa, że przyzywa 7 kolesi. Jak wszyscy zginą, to przyzywa kolejnych 7. Zostawił mi 3 karty do wyciągania ziomków, w deku 1 ziomek. Nie, jeszcze jest wariat, przepraszam, do 2. Wreszcie dosiadło! Dobrze! Złoto! Złoto dla zuchwałych! Bo już miałem się zdenerwować. Aaa! Palto! Kurde, nie skumałem. Jeden z brandów odzieżowych nazywa się Palto, nie? Ja tak mówię, kuźwa, czemu jakiś sklep z koszulkami nazywa się Palto, nie? Palto to takie w moim czasie to były, znaczy w moich czasach, nie wiem czy teraz też coś jakiegoś nie. Palto. No ale palto to było coś takiego, nie? Jakiś taki ciuch. Ty, zajebiste. Taki ciuch, nie? Ja mówię, kuźwa, co ta firma ma wspólnego z ciuchami, a to jest chyba jest od palto. W sensie, żebyś spalił to. Ty, kurwa, chcecie zostać Neo z Morfeuszem z tego? No, z... Jak to się nazywało? Z Matrixa? Możecie sobie kupić takie palto za 98 zł. Pewno dobry ten stos. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiewiórki i anakondy. Poloden kontra Poloden. Zobaczymy. Tam Polodyny zrobią.
Na Palladyna, czy ja chcę konsę? Nie, nie chcę konsę. To możemy zostawić na lajcie. To możemy zostawić na chillku. Na chillkensie mowowanym. Tyle książek, tak mało czasu. Tyle książek w całym mieście. USA już książkę. Czy jeszcze? Pierwszy dzień szkoły, no bardzo śmieszne. Graj. Dorzuciłem już jakieś prowokacje, zobaczymy. Zobaczymy, czy będzie dorzucane. Pierwszy dzień szkoły. Więcej fajnych jedynek. Uwielbiam ten pęd gwiazd w zaglach. Takie. I guess. I guess takie. Proszę państwa. Jutro w której powódka? Nie wiem. Dobre to było. Kurde, okazuje się, że ta konsekracja nie byłaby takim złym wyborem. Dobra, zróbmy tak. Będziemy cudować za bardzo. Przerwa na przekąskę w następnej turze. Może. Może i przerwa na przekąskę, a może nie. Zobaczymy. Oje, oje, oje. No konsekracja teraz siada jak złoto. Hop, hop. No niestety nie bardzo. No dobrze, ale w następnej turze mam pojedynek. I teraz za dwie tury mam pojedynek, więc też nie najgorzej, albo młotek. Są opcje. On ma teraz pewnie prowokację 4-6. Albo i nie. Może tak, może nie. To kurczę wie. Zaraz rzucę w ciebie krzątek. Co się stało, że tak mało wiary cię ogląda? Spadek zainteresowania Hearthstone'em, spadek zainteresowania mną. Mój cudowny charakter przez wiele, wiele lat. Kilka powodów by się znalazło. Dobra, i to jest okej. Okay. Pozbyliśmy się Eliadry, gdy będzie spamu tych cholernych książek. To jest dobre. Mamy prowokację. Nie zębiłem. Jak ja mam się z tym zdealować? Utemperowanie. A, to nawet nie jest głupie. To nawet nie jest głupie. Zróbmy tak. Za sprawiedliwość. Zróbmy tak. Gotowe. To nam daje trochę czasu. I to jest spoko. Teraz tak, w następnej turze możemy rzucić akt desperacji 2 plus to. I to też jest spoko. Ale mogę też zostawić to i to na 9 turę. Tylko znając moje szczęście do 9 tury, to ja pewnie dobiorę wszystkich wszystkich stronników. Jezu, ty.
Co ja mam z tym badziewiem zrobić? Czekam na rozkaz. Mając 7 życia, to tak trochę mam ograniczone pole do manewru. Chwilę. Tu mam prowokację. Mam jedną prowokację w deku. Cztery prowokacje. A co mi dają cztery prowokacje? Niewiele. Nie, no trochę dają sobie. Dobra, zróbmy tak. Konsekracja. Jak mi się potem jeszcze do lancy? No nie, zauważ, dlaczego ja tyle czasu tracę na to, aż on, nie wiem, w czterech kartach konsekrację znajdzie. Jak mi się siedem lancy podobają? Są chujowe, szczerze powiedziawszy. Znaczy nie wiem, nie chcę, jak chcę myśleć, że dam o kuplie, to nie chcę się wypowiadać, bo... Mi się przestają coraz bardziej podobać, że coraz bardziej mnie denerwują. Jest to ta laka masa rzeczy, które są niefajne. Jakieś takie stopowanie progresu, jest... Nie wiem, te world questy są beznadziejne, nic tak naprawdę nie dają. Nie możesz robić mityków, bo masz jednego na tydzień. Mobów jest nasrane tak, że się nie da kuźwa chodzić. Nie wiem, jest dużo rzeczy, które coraz bardziej zaczynają mnie wkurwiać, szczerze powiedziawszy. Przecież denerwować, żeby nie przeklinać. W związku z czym coraz bardziej mój hype spada i coraz bardziej tak się zastanawiam, co ja mam w tej grze w ogóle robić. No więc nie wygląda to z mojej perspektywy zbyt ciekawie.